Witam wszystkich. Ten sobotni popołudniowy dzień. Jak na razie tu przedstawiam tracker jednoosiowy. A tutaj jest taki dwuosiowy mały. A niedawno został uruchomiony u mnie na posesji duży trackerek 4KW, 8 paneli 500 W. Tak to wygląda. Niedawno został uruchomiony. Troszeczkę tu błotka jest, bo popadało niedawno. Wiatromierze oczywiście. A drugi wiatromierz to jest stacja pogodowa. Taka malutka. Ale też zamontowałem. To tak wygląda. Pokazuje prędkość, wiatr, temperaturę. Także małe urządzonko, ale może będzie zdawało egzamin. No, troszeczkę się tu słonko pokazuje. Tak to wygląda po wykonaniu. Jeszcze drobne tam dopracowania, bo wychodzą jakieś niedomagania, ale już instalacja pracuje. W każdym razie Salt Track oczywiście i tutaj zamontowany zasilacz 12 V, a w sumie 50 A. Rurka tak wystaje, żeby wentylacja była, tu jest dławek na dole przelotowy, a tu wylotowy, żeby się zasilacz nie zagotował. No i oczywiście silniczki, przekładnie ślimakowe, wieniec od 60, śruba rzymska i też przekładnia ślimakowa 1:5 i silniczek odecieraczek. Krańcóweczki. A tu jest przekładnia na obrocie 1:50. Tak to wygląda. Można powiedzieć, że pomału. Jeszcze są troszeczkę niedomagania, ale to idzie ogarnąć, wiadomo. Przy takich trackerach zawsze coś tam pomału wyłazi. W każdym razie pogoda nie dopisuje ostatnio. Popaduje. Na niedzielę zapowiadają też opady. W poniedziałek ma być jakieś słoneczko. Będziemy widzieć. Także tak to jest. Tutaj całe serce urządzenia. Growat, moc 4 kW. Tablica i podtrzymanie, rezerwowe zasilanie trackera. UPS-ik. W razie zaniku napięcia. Jeszcze coś pracuje, ale to już końcówka. Tutaj budynek troszeczkę zasłania to wszystko, ale tu już nie poradzimy nic. Nie ma sensu przestawiać trackera gdzieś na środek działki i psuć działkę. Ale przeważnie tutaj rano wstaje w słonko wcześnie. I to ogarnia cały ten temat. Także wschody tutaj są aż do samej zimy. Nie ma żadnego cienia. A zachodzi w najkrótszym dniu w tamtym kierunku. Także idzie to wykorzystać. Jeszcze przedstawię tamte trackerki. A tamte już pracują paręnaście lat. Także wspomnę, jeden jest jednoosiowy, drugi jest dwuosiowy, taki mały. Oczywiście to wszystko wpięte pod inwentery. Tutaj jest taki mały podokładany, ale pracuje. To jakiś kilowat wyciska z tego, z całego. Także na tamtym jest kilowat 920. Panele 240. Już po chwilę pracują używki. Tak to wygląda. Na razie to wszystko pracuje. To są na siłownikach od satelity, czy od bramy nawet zastosowane. No już chwilę to pracuje. Sterownik oczywiście. Też wiatromierz jest firmy EDAP. Już teraz nie produkują tego sterownika. Nie wiem czego. Dosyć. To są pierwsze wersje tego sterownika. Troszeczkę tam głupio na słonku. Ale dało się to ogarnąć. Można wstelować też pilotem zdalnie. Także nie wiem czego nie produkują. Oczywiście robią te sterowniki do paneli,
ale to astronomiczne, troszeczkę droższe są. Ten zdawał egzamin, także malutkie płytka i to nawet daje rady. Wiatromierz, tam można było ustawić PR-kom prędkość wiatru, także też można zastosować do dużych trackerów. A tu jest jednoosiowy tracker, też już pracuje chyba z 5 lat. Malutki, jednoosiowy. Optyczny tracker, ale już też gościu nie produkuje, zdaje egzamin, malutkie pudełko od zapałek praktycznie i nie trzeba nic zregulować. Wiadomo, że jak gdzieś jaśni na niebie, to troszeczkę tam głupieją to, ale ogarnia temat. Na budynku też tam są panele, 13 paneli 250, także w sumie tu instalacja ma ze wszystkim 8 kW 420. Także tamten powstał niedawno, trochę pracy było. Pogoda nie dopisywała w pracach spawalniczek i w ogóle, ale dało radę to ogarnąć, także już instalacja pracuje. Także sobotni weekendowy dzień majowy. Mgła się pokazuje, coś na to wychodzi, że coś tu się będzie zapowiadało. Na noc się zawsze na wieczór rozpogadza, ale jutro jakieś opady zapowiadają deszczu, także pogoda nie dopisuje jak na razie. Ten maj taki kiepski na jakieś uzyski. Także tak to wygląda u mnie. Dziękuję za uwagę.